Siema, jestem Mark. Dzisiaj odcinek z Farm Rojus. Jest 19. Teraz nie wiem, co ty odparasz. O, okej. Możemy popracować. To sobie popracujemy. Trochę sobie poprosimy. Taki pierwszy odcinek. To sobie pokosimy. No okej. Czy ty kosisz gości? No. Czy ty kosisz? Czy jestem dobra, zatrudniam sobie kierowcę. Co my teraz możemy zrobić? Co my możemy zrobić? Nie ma tu pracy. Fajnie by było. Gotowe do zbioru. Którą możemy sobie kupić? Które byśmy kupili, to, żeby było gotowe do zbioru? Co ty odwalasz? On nie zna. Zaraz zobaczmy. Rób sobie. Co ty? Jaki on jest upośledzony ten pracownik? No to wiem, co powinniśmy zrobić. No, to mi się podoba. No to mi się podoba. No to mi się podoba. Co ty odwalasz? Pracownik... Jaki tu jest? Pracownik A chyba. Co teraz by zrobić? Może bym co zainwestował. Kurnik jakiś może. Pasfok da koni, chlewik, duży chleb, no fajnie, fajnie. Ozdoby, no fajnie. Co by zrobić? Może bym do tego zainwestował w tur. Może ja bym zainwestował w konsolę. Co by na to? Tak sobie byśmy pojechali. Aż jak zabrane zostanie te właśnie nasiono. Czyli pszenica. Aż jak zacznie rosnąć. Ale mam problem z tym, że nie mogę mu przyspieszyć czasu.
ale fajnie pędzi, więc to tnę. Godzinę. Świetnie ten pęd jest. No i świetnie. Ile kasy sobie wyślimy? R-ka. To sobie bym sprzedał. Ustawmy. Konsola ładowacza za 1500 biorem. Silnik. Myślę, że nie będę kombinował silnikiem. To 15 niezupełnościowo wystarczy. Tak, chcę ustawić. No i fajnie. Co? Co ty tam? Zostałeś zablokowany. Co ty od... Ja muszę... Co zrobić z tym pracownikiem? On jest jakiś upośledzony. Tutaj. Tutaj byśmy sobie zrobili. A sobie pewno. Czy wy tutaj kosicie? No! Koś! Dobra. Ty tutaj sobie pracuj. A my sobie zwiedzimy tą mapę. Mnie interesuje, ile kosztuje na przykład... ile kosztuje... Właśnie pszenica. Silos maksymalnie 4 statystyki. No, porcie. W tym porcie właśnie kosztuje najwięcej. Teraz bym sobie pozwiedział tą mapę. No póki co. Jest fajnie w tej mapie. Tam z Jessem. Z Flame. Tu jakiś pomysł. No, świetnie. Trochę tą mapkę bym pozwiedział. Tak w kółko bym pojechał. Ładna ta mapa jest. Czy ona jest fajna? No... Nie jest aż taka zła. Ale zacznę na tej mapie, Flazeboom. A potem... Może będzie grane na Ravenporcie. No, jestem zadowolony z tej mapy, z tego Flazeboom. Z Flazeboom'a jestem w sumie zadowolony. Nie jest aż taki zły. Ale ta... No, jedź szybciej. Taką na ten... No, dać trochę więcej pod górkę. A to jest... Niedostojna górka. Ale sobie jedziemy. Jaka to firma? A zresztą nieważne. Ja bym sprzedał sobie... Wiesz co? Ja bym sprzedał... Tą pszenicę, jakbym miał dużo, to bym sprzedawał tylko tą za 1000 w tym porcie południowym. Gdzie jest ten port? Jak to nazywa? Port południowo-wschodni. Tutaj jest sport. No okej. Co?
Pracownik B. No to jedźmy do... Co ty robisz? On jest jakiś upośledzony. Dobra, ja go sobie zwolnię. On jest jakiś upośledzony pracownik. I u mnie kość. A ja sobie też kazał mu soję pokosić. Ma tą soję zrobić i tak. No, fajnie. Ty zacznij sobie kosić. Ty zacznij. Najlepiej sobie kosić właśnie tą stronę. Bo z tobą cały czas są problemy. Bo posledzony. Dobra. Ja tam sobie pod jadę, żeby coś zabrać. Pensji, 300. No okej. Okay. No nie jest aż tak źle, ale mam pieniądze. Ja jadam odebrać pszenicę. Przydałby jakiś ciągnik, ale bym mu zbiał na lepszy kombajn. Zobaczmy ile kombajn kosztuje. Jaki jest fajny. Ten na przykład, ten mi się podoba. Na przykład 202 będę musiał dać 1000. Ten jest nawet dobry. Bo tutaj mamy 4,5 tego. Ale ten jest dobry, 8600 ma. Rostel Mars. Ja bym brał tego Marseja. Chcę wybrać. To Maseja. 202 kosztuje 1000. Za tego nie wiem ile wezmę. Chociaż mnie to interesuje. Ile za tego Maseja wezmiemy. Nie za Maseja. New Hollanda 7 to 2000. Z headerem 9 to 5000. A zobaczmy ile kosztuje header. Header do tego Maseja. Nie chcę do kukurydzy, ja chcę z kukłą ścinakę. Do aktywy. No 500 tysięcy. Czysty zwariował. 250 tysięcy będę musiał zainwestować w nowy kombajn, który może być dość fajny. Ale zarobię na niego. Ale zarobimy na niego. Ale przecież na niego zarobimy. Chociaż mogę kredyt pożyczyć. Ale musimy... Nie wiem ile godzin sobie popracujemy na tym kombajnie. Nie wiem. Dajmy, że popracujemy na tym kombajnie. Nie wiem, z 5 do 8 godzin. Bo póki co godziny wysłużył. Ale u mnie... Ale wolałbym, żeby posłużył. Nie wiem, z 5 do 10 godzin. A tego bym miał, jakbym brał na długo, to bym brał, zobaczmy którego kombajna. To bym brał na długo tego John Deere'a. Tego John Deere'a bym brał. Albo tego, ten by był fajny na kupę godzin. Ten jest zdaj, jest ideal. A tutaj ten słabiutki bytun. Pałka. Pałkę dawaj. Co ty odwalasz? Co ty odwalasz?
Co ty odwalasz, WTF? Ja muszę sobie postawić. Co ja odwalam? Rolniku. Dobra, tutaj. Co ty odwalasz? To sobie ja pokosił. To sobie bym pokosił. Znajmniej coś tam pokosił. Na nie zostam pokosem. No, może być fajnie. Pracuj, dobrze pracuj, panie siewnik. Dobrze pracuj. Zapracuj jest. Nie wiem, ile tego będzie nagrania. Nie wiem, dajmy. O, już wreszcie pracuję. No póki co tego farm też mi wystarczy. Zupełnościowo na początek on mi wystarczy. Ten farm ten. Dla naczepa od farm techa powinien być super. Ja muszę te stogi wy... Ja muszę do... Tura. Jest to... Jak to bym zrobił? Ile kasy bym wziął? Ja bym ten sprzedał. A ten zamian kupiłbym. Tego 19 bym sprzedał. To jest duże pole nawet. I bym potrzebował mniejszego pola. Ale wiecie co zrobię. Tutaj podjadam sobie. Mniejsze pole bym kupił sobie. Bo nie potrzebuję póki co duży pól. Ten fent ładnie wygląda nawet. Kultywatorki zobaczmy. A zresztą mnie interesuje. Jakie są kultywatorki. Brony talerzowe. Nie wiem jaki mam. Jakiego rału używam. Kultywatory. Jak to nazywa? Technologia do buraków chyba nie. Gdzieś zobaczę. Miecem. Brał. Gdzie mogę go kupić? Brony mechaniczne może. Siewnika może. Zgab... Piarecki, sadarki, kultywator, rału, to bym kupił, ten póki co wystarczy, ale bym kupował, nie wiem który, ten by był świetny, najlepiej to tego bym walnął, horsa, a ten wymaga 500, 400,
Tego Bednar. No ten jest takiego psem. Takiego psem bydlaka. I to by było na tyle ze Flintman. Spodobał, to obijemy 10 łapek i 6 siema.